こんにちは。こんにちは、właśnie. Aleksa, trudno mi zapytać o to, co się teraz dzieje w Japonii, bo wiemy, co się dzieje w Polsce i na świecie. Ale właśnie, jak wygląda Japonia i Tokio w czasie koronawirusa, panowania koronawirusa? W tym momencie zaczyna wchodzić taka lekka panika w Tokio, jest coraz więcej zakażonych osób, dlatego to było 2 dni czy 3 dni temu, właśnie premier ogłosił taką kwarantannę, która ma przebiegać w Tokio i coraz mniej osób jest na ulicach, każdy ma maseczki i tak dalej, i tak dalej. Dużo osób nie może chodzić do pracy, jakby przechodzić, no myślę, że podobnie jak w Polsce sytuacja, czyli ludzie pracują z domu. Jeszcze do niedawna wszyscy żyli igrzyskami olimpijskimi, przygotowaniami do tych igrzysk. Teraz wiemy, że nie odbędą się w tym roku. To osłabiło trochę energię tego miasta? Tak, myślę, że morale ogólnie Japończyków troszeczkę opadły. Starali się do ostatniego momentu jednak właśnie jakby docisnąć, żeby jednak te igrzyska się odbyły, no ale jednak no nie da rady, prawda, z powodu takiej sytuacji, dlatego troszeczkę zasmuceni, ale przesunęli tą olimpiadę na przyszły rok. I wcale się nie dziwię, bo to prawda było i dużo energii, i dużo pracy, i dużo jakichś inwestycji, prawda, zostało w to włożonych, więc jakby troszeczkę to się było, znaczy no po kosztach poszło, ale jak najbardziej też rozumieją powagę tej sytuacji, dlatego z bólem serca przełożyli tą olimpiadę. No właśnie, wtedy wszyscy rozumiemy, dlatego staramy się nie wychodzić z domu. A jak to wygląda u Ciebie, bo jednak Twoja praca wymaga częstego przemieszczania się i podróżowania. Zmieniło się coś w tej kwestii? Tak, jeśli chodzi o loty, to niestety no nie mogę. Miałam przylecieć do Polski teraz na Wielkanoc, na właśnie, no żeby odwiedzić rodzinę, do pracy i tak dalej, ale niestety to się no nie uda, bo musiałabym siedzieć w domu na kwarantannie, dlatego muszę zostać tutaj. Będę w Japonii przez najbliższe parę tygodni, może i miesięcy. A praca wygląda nadal praktycznie tak samo, jeśli chodzi o jakiekolwiek sesje i tak dalej do magazynów, czy katalogów, czy reklam. Wszystko odbywa się tak samo, wszyscy tylko bardzo uważają właśnie na wirus, czyli noszą podwójne maseczki, ciągle myją ręce, ale wszystkie pokazy mody, eventy, jakieś imprezy, które były zorganizowane, zostały odwołane. Także to jedynie bardzo, bardzo właśnie, na przykład Fashion Week w Tokio w zeszłym, nie, 2 tygodnie temu się nie odbył. To był koniec stycznia, kiedy tutaj zostały odkryte pierwsze przypadki właśnie wirusa korony. I na samym początku była lekka panika, wyprzedano wszystkie maseczki i do tej pory się utrzymuje ten trend. Nie ma zupełnie maseczek w sklepach, zupełnie, ani papieru toaletowego, jak za komunę, moja mama opowiada. I ja po prostu wygrzebuję z jakichś najciemniejszych zakątków swojej szafy jakieś stare maseczki, świeże, które mi zostały, jeszcze używam do tej pory. Znaczy, no zazwyczaj są takie białe, prawda, takie klasyczne, ale ja po prostu już wygrzebuję cokolwiek mi tam zostało, jakieś żółte, różowe, jakieś takie naprawdę śmieszne te maseczki, ale noszę wszystko, widziałam panią starszą. Tak, widziałam dzisiaj starszą panią, to szła w takiej maseczce w Pikachu, bo chyba to jej nie już zostało, więc musiała to nosić. Także każdy wymyśla, po prostu kombinuje co może. Żeli antybakteryjnych też nie ma już. Ale po właśnie tej pierwszej takiej fali paniki, później już troszeczkę opadło. Czyli to był prawie tam większość lutego, początek marca, to było już spokojnie, tam widziałam wiele osób wychodziło bez maseczek, tak było, odczuwało się, że to może na całym świecie tam coraz gorzej, ale u nas jest okej. No i w zeszłym tygodniu, jak już ogłosili, że no, olimpiada się nie odbędzie i wtedy chyba parę dni temu ogłosili, że oj, przybywa tych zakażeń i tak dalej, no to teraz jest ta druga fala i teraz bardzo, bardzo każdy zwraca na to uwagę, żeby jednak te maseczki nosić. Dzisiaj byłam na ulicy po pracy, to każdy, ewidentnie każda osoba miała maseczki na buzi, także to było takie bardzo fajnie było oglądać to zjednoczenie tych Japończyków, że tak naprawdę działają razem wspólnie. I na Wielkanoc będziemy mogli obejrzeć w telewizji Ciebie, bo dwa dokumenty w tle zobaczymy z Twoim udziałem.
Japonia na tyle, że odkrył niezwykłą Japonię. I właśnie, jakbyś mogła nam przybliżyć, co tam zobaczyła? Jak najbardziej. Owo programy było bardzo fajne i bardzo fajnie mi się je nagrywało razem z ekipą, która była bardzo fantastyczna. Pierwszy program przybliży nam relacje między Polską a Japonią. Oczywiście wspomnę tam o olimpiadzie, która jednak została przełożona, ale i tak myślę, że będzie dużo fajnych ciekawostek na jej temat. A poza tym dowiemy się wielu rzeczy, ale także jakichś aspektów kultury albo w historii, które łączyły właśnie Japonię z Polską, o których większość ani Japończyków, ani Polaków naprawdę nie ma pojęcia. I ja pomimo tego, że mieszkam w Japonii już tak no, dość długo, parę dobrych lat, to też o wielu tych rzeczach po prostu nie miałam pojęcia, że jest tyle fajnych osób, które łączą nas, nasze kraje, albo jakichś wydarzeń. I myślę, że to jest bardzo ciekawy program, którego każdy powinien zobaczyć. Drugi program będzie o smakach Japonii i oczywiście pokażemy jakieś takie tradycyjne dania typu sushi czy nie wiem, okonomiyaki, o ile ktoś zna, ale takie bardzo typowo japońskie dania. A poza tym jeszcze dodamy jakieś naprawdę fajne, ciekawe potrawy i jedno takie naprawdę szokujące danie, o którym nawet ja nie miałam pojęcia. I także myślę, że bardzo, bardzo ciekawy program dla osób, które były w Japonii i które miały rzeczywiście szansę spróbowania niektórych z tych potraw, ale to dla osób, których no, nigdy nie były i chciałyby zobaczyć. Wspomniałaś o tych związkach Polaków z Japończykami, a to jest właśnie ciekawe, jak Japończycy postrzegają Polaków? Czy w ogóle jest coś, z czym nas kojarzą? Tak, na ogół myślę, że nie ma za dużo wiedzy na temat Polski wśród takich typowych, tak Japończyków na ogół, ale jeśli się zaczyna dopytywać jakichś konkretnych grup, to zaczyna się okazywać, że coś tam wiedzą. Na przykład spytam się jakichś młodych Japończyków, chłopców w szczególności, no to wiadomo, zaraz Lewandowski. Jeśli na przykład Dudę znają, czy tam, nie wiem, innych naszych polskich piłkarzy, na przykład spytam się, na przykład rozmawiałam z taksówkarzem któregoś tam dnia, parę dni temu, no to on znał na przykład Wałęsę naszego polskiego, albo na przykład jacyś tam znajomi z laboratorium, no to znają Kiri, koleżanka pianistka, no to Chopin, prawda, każdy jakieś tam inne fajne rzeczy zna. Pamiętam, jest jeszcze jedna Japonka tutaj właśnie w Tokio, która otworzyła pączkarnię i ona robi polskie pączki. Fantastyczna dziewczyna i ma przepyszne pączki. Więc są Japończycy, którzy naprawdę jakieś takie specyficzne, fajne polskie rzeczy znają. Dawałaś kiedyś Japończykowi do spróbowania jakichś takich typowo polskich potraw, nie wiem, pierogi albo potrawy? Tak, wiele razy. I pierogi bardzo mi smakują. W ogóle nie znam nikogo, kto nie lubi pierogów tak na ogół. Pamiętam, moja przyjaciółka przyjechała do Polski, Japonka, właśnie ta, która kocha Chopina i jej placy po węgiersku mojej babci bardzo smakował, takie fajne potrawy, ciężkie, to jak najbardziej. Jedyna potrawa, która wiem, że większości Japończykom nie będzie smakowała, to jest nasze pasie mleczko polskie. Ile razy próbowałam kupować pasie mleczko i dawać właśnie klientom na przykład podczas sesji, to każdy spróbował i każdy tak smaczne. I tylko miałam jednego fotografa, który powiedział mi prosto w twarz: fu, niedobre. I nie rozumiałam, naprawdę musiałam to sobie do serca, dlaczego im to nie smakuje to pasieneczko, przecież to jest nasz taki polski hit. A on mi dopiero wytłumaczył, że w Japonii nie je się za bardzo takie galaretki z czekoladą, że to jest takie troszeczkę dla nich zbyt dziwne. Także to było takie ciekawe. A propos potraw japońskich, to sushi właśnie jest potrawa, którą najczęściej Japończycy spożywają? Tak i nie. Sushi jest takim bardzo tradycyjnym daniem, które jakby jest traktowane tak bardziej z szacunkiem może, tak jakby wyż lepszej jakości. Sushi jest jedzone bardziej na jakieś takie specjalne okazje. Dopiero od niedawna zaczęto robić takie sushi fast food, czyli takie szybkie knajpki, gdzie można to zjeść i wyjść, ale jest ich, no coraz zaczyna ich być coraz więcej, ale z reguły sushi jest nadal takim naprawdę świetnym takim doznaniem właśnie takiej potrawy i myślę, że
Co jest fajne w ogóle w Japonii, to to, że oni potrafią łączyć jakby tradycję z tą nowoczesnością i jakby to mieszać.